25 lat temu mieliśmy w Wrocławiu powódź tysiąclecia. W tym roku mieliśmy do czynienia z katastrofą ekologiczną na Odrze. W międzyczasie musieliśmy także sobie radzić jako miasto z pandemią wywołaną koronawirusem, a także z różnego rodzaju wyzwaniami, które są spowodowane zmianami klimatu. 17 i 18 października w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej odbył się kongres Miasto, Woda, Jakość Życia, w trakcie którego specjaliści rozmawiali m.in. o tym, jak miasta w Polsce, w tym Wrocław, mogą i powinny radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, jeśli chodzi tutaj o zarządzanie wodą, a także o efektywnym gospodarowaniu wodą w mieście. Tym razem była to już czwarta edycja tego wydarzenia, w której wzięło udział ponad 1500 osób. Organizatorami kongresu Miasto, Woda, Jakość Życia jest miasto Wrocław, Open Eyes Economy Summit, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu oraz Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej. Nie chcemy skupiać się tylko i wyłącznie na wodzie w rozumieniu gospodarczym czy w rozumieniu wykorzystywania jej w produkcji. Zależy nam na tym, żeby łapać kontekst bardzo szeroki związany z wodą, dlatego ten komponent jakości życia, tak? W jaki sposób może woda wpływa i gospodarowanie tą wodą, troszczenie się o tą wodę wpływa na nasze codzienne życie. W obecnych czasach mamy wiele wyzwań dotyczących gospodarki wodnej. Wśród nich m.in. są zmiany klimatu. To coś, co już widzimy w tej części dotyczącej adaptacji do zmian klimatu, to jest pojawiające się od czasu do czasu powodzie, nawalne deszcze miejscowo, podtopienia, a z drugiej strony długie okresy suszy, które powodują, że wiele regionów Polski zaczyna stepowieć się. Deszcze nawalne, coś co od niedawna nas mocno dotyka, powoduje to tak zwane szybkie powodzie miejskie. Warto by chyba te tematy omawiać właśnie spokojnie, w czasie jak się nic nie dzieje. No szczęśliwie mamy październik, połowę października, w tej chwili nie ma żadnych powodzi miejskich. Susza też w tej chwili nam nie grozi, więc jest czas na, żeby spokojnie porozmawiać o tych wyzwaniach. Dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wrocławiu jednym z najważniejszych zadań jest zapewnienie i dostarczenie mieszkańcom wody, szczególnie w tak zwanych sytuacjach kryzysowych. W związku z tym MPWiK Wrocław prowadzi szereg działań i wdraża nowe pomysły, żeby m.in. móc dostosować się do zmian klimatu oraz adaptować się do ich ewentualnych skutków. W tej chwili najbardziej kosztowną to jest inwestycja w zbiorniki retencyjne na kanalizacji ogólnospławnej, które kosztowały nas 80 milionów złotych. Dzisiaj mogę powiedzieć, że kosztowały, ponieważ inwestycja została zakończona we wrześniu. Trwała ponad 3 lata i będzie chroniła Odrę w czasie dużych, długich opadów deszczu właśnie przed tak zwanymi przelewami burzowymi. Niezależnie od tego prowadzimy rozdziały sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na kanalizację deszczową. Kolejnym ważnym projektem MPWiK Wrocław jest wdrażanie nowego, dodatkowego źródła wody dla Wrocławia z ujęcia głębinowego znajdującego się na zachód od miasta. Echo 24, Nina Jewtuszenko.